Korwin-Mikke pour une minute. Dziękuję, pani przewodnicząca. Biorąc pod uwagę, że Unia nie posiada żadnych wojsk, te rozważania przypominają porady impotenta, jak należy robić dzieci. Na szczęście od dawna nie ma żadnych zagrożeń. We wszystkich znanych mi krajach zbrojenia są robione pod kątem, jak rozwinąć gospodarkę jakiegoś regionu, jak wziąć możliwie dużą łapówkę za zbrojenia. Nawet w tych raportach, jak spojrzymy, nie ma ani słowa o tym, jak zdać najlepszą broń żołnierzom. Widzimy tylko, który region ile na tym zarobi i co się rozwinie. To byłaby hańba. Na szczęście nic nam nadal nie grozi. Oczywiście, jeżeli jego ekscelencja Władimir Putin zmieni politykę z imperialnej na narodową albo nacjonaliści obalą pana Putina, no to Estonia, Łotwa, może nawet Litwa mogą czuć się zagrożone. Ale to jest problem dla NATO, a nie dla Unii Europejskiej. Dlatego więc sądzę, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. La parole est à Monsieur Galler pour une minute trente.